Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco na uroczystej akademii z okazji ślubowania i pasowania wszystkich pierwszoklasistów. Witam wszystkich rodziców, wszystkich przybyłych gości, a szczególnie witam całą klasę pierwszą C. Wyglądacie ślicznie, brawa dla was! Wszyscy uczniowie klasy pierwszej C są gotowi do przyjęcia ślubowania i pasowania na ucznia klasy pierwszej. Chciałam tylko zobaczyć, co przygotowaliście na dzisiaj. Jak przygotowaliście się do tej uroczystości. Zanim rozpoczniemy, proszę bardzo księdza o modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Zanim może odmówimy wspólnie modlitwę, kilka słów. W imieniu księdza proboszcza, a także swoim, chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich powitać, drogich rodziców, szanowną dyrekcję, a przede wszystkim was, drogie dzieci, które dzisiaj obchodzicie tak ważną i piękną uroczystość, jaką jest ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. I szczerze mówiąc, kiedy tak myślę o ślubowaniu, to myślami wracam do swojego własnego ślubowania, które trzeba przyznać, że w tym roku mija 20. rocznica tego wydarzenia. I chciałbym z wami się podzielić takim jednym zdaniem, które sam usłyszałem na swoim własnym ślubowaniu, a mianowicie nasz nauczyciel powiedział: pamiętajcie, że czegokolwiek się uczycie, uczycie się dla siebie, bo to wszystko, co jest wam dane, ten dar wiedzy, który nauczyciele wam przekazują, to dar, na którym macie budować całe swoje przyszłe życie. A więc, moi drodzy, młodzi przyjaciele, wykorzystajcie ten piękny dar, ten dar czasu spędzonego razem. Niech ten czas będzie czasem ubogacania siebie nawzajem wiedzą i pomnożeniem talentów, które dostaliśmy od Pana Boga. I teraz chcielibyśmy w modlitwie prosić Boga, aby zesłał wszystkie łaski na nas wszystkich, a Maryja roztaczała nad nami płaszcz swojej opieki. Módlmy się zatem wspólnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święty Janie Paweł II, szczęść Boże na wszystkim. Dziękujemy bardzo. Rodzice mogą usiąść. Uczniowie klasy pierwszej C, proszę, aby weszli na scenę i pokazali nam, co przygotowali na dzisiejszą uroczystość, aby zostać uczniami naszej polskiej szkoły, Szkoły Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Proszę klasę pierwszą C o wejście na scenę. Sprawdzimy, co potraficie. Jesteśmy klasą pierwszej C. Nasze szkoły, szkoły imienia Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Jest nas 11. Naszą wyrocznicą jest pani Berta Ucka. Lubimy śpiewać, tańczyć, pisać, liczyć, malować, wycinać i nawet... Lubimy chodzić na wycieczki. Kto ty jesteś? Polak Mały. Jaki znak? Orzeł Biały. Czym twarzy? Ma ojczyzna. Czym zdobywa? Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Polskę jest. Brawo. Brawo. A jakie są nasze barwy ojczyste? Polska flaga. Ojena flaga. Wierzę się ze mnie. A na tej fladze
biały, czarny. Czerwień to miłość, biel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste. Dziękuję bardzo. To film. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączę się. Kolorowe kredki w pudełeczku noszę. Kolorowe kredki bardzo lubią mnie. Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, namalują wszystko to, co chcę. Namalują domek i na płocie kota i wesoło płysłonką na pochmurne dni. Rakietę namalują mi. Kolorowe kredki w pudełeczku noszę. Kolorowe kredki bardzo lubią mnie. Kolorowe kredki, kiedy je... Ciągnijcie prawej rączki do przodu, do sztandaru Szkoły Polskiej Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Prawa rączka do przodu. Przeczytam ślubowanie. Posłuchajcie tekstu ślubowania. Ja, mały uczeń tej szkoły, przyrzekam wszystkim dorosłym, szczególnie mamie i tacie, że będę pilnie się uczył, wypełniał wszystkie obowiązki i zadania ucznia, tak, aby przynieść zadowolenie sobie i rodzicom, a także szanować wszystkich dorosłych, jak przystało na wzorowego ucznia tej szkoły. Czy ślubujecie? Czy ślubujecie? Ślubujemy! Dziękuję bardzo. Opuśćcie prawe rączki. Prosimy wszystkich rodziców o powstanie i złożenie ślubowania. Proszę o wysłuchanie tekstu ślubowania. Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest moim skarbem. Słuchać uważnie, o czym mówi. Pamiętać, że każdy uczeń uczy się na błędach. Doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze. Przytulać je często. Cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają lata, kiedy jest ono małym dzieckiem. Czy ślubujecie? Ślubujemy. Dziękujemy bardzo. Proszę poczuć sztandarów wyprowadzić. Rodzice mogą usiąść, a wszyscy uczniowie zejdźcie na dwie strony, tak jak was pani uczyła. Przystąpimy do aktu dopasowania was na ucznia klasy pierwszej. Zobaczcie, mam taki specjalny zaczarowany ołówek, którym będę pasowała was na ucznia Szkoły Polskiej imieniem błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Chcecie być tutaj uczniami w tej szkole? Chcecie być pasowani na ucznia? Tak. I będziecie z nami do 12 klasy? Super. Jeremi Andrzejczyk. Brian Belza. Brian. Brianek Belza. Brian. 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 Brian.
Last name. Gratuluję. Filip Dubiel. Filipek, pracuje cię na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Gratuluję. Mikołaj Gotłowski. Paul Jaruszewicz. Paul, pasuje ci na uczniów klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Pierwszej naszej polskiej szkoły. Gratuluję. Oliwia Michalek. Oliwia, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Gratulujemy. Emma Nowobilska. Emma, dalej. Emma, pasuje ci na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Gratulujemy. Dominik Olszon. Dominik, pasuje ci na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Gratulujemy. Patryk Oszkandy. Patryk, pasuje ci na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Gratuluję. Krzysztof Piecyk. Krzysiu, pasuje ci na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Gratuluję. Tetli Ptak. Tetli, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Gratulujemy. Mateusz Sikasz. Mateusz, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Gratulujemy. Maja Kofilski. Maja, pasuje ci na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Sandra Tomczyk. Sandra, pasuje ci na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Julian Tracz. Julian, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Brian Walec. Brian, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Mateusz Walus. Mateusz, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej naszej polskiej szkoły. Gratuluję.
Dziękujemy wszystkim dzieciom. Brawa dla was gorące. Zostaliście prawdziwymi uczniami naszej polskiej szkoły. Proszę wszystkie dzieci, aby wyszły z powrotem na scenę. Zrobimy grupowe zdjęcia. Wszystkie dzieci, chodźcie z powrotem na scenę. Stańcie sobie wszystkie ładnie. Rodzice zrobią wam ładne zdjęcia. Dziękujemy wszystkim dzieciom jeszcze raz i zapraszamy wszystkie dzieci na mały poczęstunek. Usiądźcie do przygotowanych stolików. Wszyscy bardzo pięknie odpowiadaliście, wszyscy pięknie przygotowaliście, zasłużyliście na mały poczęstunek.